kiedy w 1826 roku wykonano pierwsze zdjęcie, nikt wtedy nie przypuszczał, jak szybko i dynamicznie rozwinie się fotografia. Teraz każdy z nas posiada w domu aparat fotograficzny. Zaraz Paweł opowie nam o swoim zawodzie, o zawodzie fotografa, więc serdecznie zapraszam. Cześć. Cześć. To jest właśnie Paweł, który będzie nam opowiadał o swoim zawodzie. Pawle, skąd pomysł na ten zawód? Tym dotychczas hobby zaraził mnie mój tata, kiedy jako małemu chłopcu tajemniczył mnie w tajniki fotografii. Paweł opowie nam wszystko o zawodzie fotografa, więc serdecznie zapraszam. Podstawowym zadaniem fotografa jest wykonywanie zdjęć czarno-białych i kolorowych zgodnie z zamówieniem klienta. Fotografią może zainteresować się każdy. Jest to dosyć dostępna teraz dziedzina. Sprzęt jest dostępny niemalże wszędzie. Nie jest on już tak drogi, także można zostać dobrym fotografem w każdym momencie. Z tym, że ważnym jest, aby uzyskać odpowiednie wykształcenie w tym kierunku. Dobrą szkołą jest technikum fotograficzne, które przygotuje na przyszłość fundament dla dobrego fotografa. Większość z nas posiada aparat fotograficzny w domu, wykonuje zdjęcia czarno-białe czy kolorowe na swój własny użytek. Ale żeby profesjonalnie wykonywać ten zawód, należy skończyć szkoły. Jakie? Dowiemy się za chwilę. Fotografią interesuję się już od bardzo dawna. Kiedy jako mały chłopak mój tata zainteresował mnie tą dziedziną, robiliśmy razem zdjęcia w domowej ciemni. Wiedziałem już, że to mnie bardzo interesuje. Wiedziałem, że będę chciał ciągnąć to zainteresowanie dalej i poszedłem do technikum fotograficznego. Szkoła pozwoliła mi uzyskać wiedzę, którą wykorzystałem później, by stać się lepszym fotografem, jak obchodzić się z aparatem fotograficznym, jak obchodzić się z fotografią od zaplecza, jeżeli chodzi o ciemnie, robienie zdjęć w studiu fotograficznym. Poznałem też tajniki fotografii od strony chemicznej. Jakie szkoły uczą zawodu? Jest mnóstwo szkół, które przygotowują nas do tego zawodu. Są technika fotograficzne, jest policjalne studium, są kursy, są wyższe uczelnie fotograficzne, w których w każdych z nich można nabyć tą wiedzę niezbędną do bycia dobrym fotografem. W szkole fotograficznej miałem możliwość uczestniczenia w praktykach. Pracowałem w laboratoriach fotograficznych i w studiach fotograficznych z profesjonalnymi fotografami, którzy przekazywali mi wiedzę i tajniki fotografii studyjnej, obejścia się z aparatem swobodnym, z modelami, ze światłem. Po ukończeniu technikum fotograficznego poszedłem do policjalnego studium i zacząłem pracę w laboratorium fotograficznym. Nasz zakład fotograficzny zajmuje się szeroko pojętą fotografią. Wykonujemy zdjęcia plenerowe, pozowane, reklamowe oraz wszelkiego rodzaju zdjęcia do dokumentów. W swojej pracy w laboratorium fotograficznym zetknąłem się z masową produkcją fotografii dla przeciętnego Kowalskiego, gdzie każdy przychodzi, oddaje swój film i oczekuje po godzinie filmu. Jestem tam laborantem. Pracuję z negatywami, ze zdjęciami wszystkich ludzi, którzy chcą uzyskać szybką fotografię. Taką, która jest obyczajową fotografią. Oprócz tego robię cały czas zdjęcia dla siebie. Takie, które pozwalają mi wykorzystać całą swoją wiedzę o fotografii. Robię zdjęcia w plenerze, martwe natury, fotografuję modeli, portrety, wszystko co dotyczy fotografii artystycznej, takiej prawdziwej fotografii, która pozwala wykazać się fotografowi. Większość z nas posiada aparaty fotograficzne w domu i robi zdjęcia, ale nie każdy z nas może zostać wziętym fotografem. Predyspozycje kandydatów na fotografa. Fotograf powinien być człowiekiem komunikatywnym, umieć współpracować z innymi ludźmi, powinien łatwo nawiązywać kontakty, dlatego że to jest bardzo ważne w tym zawodzie, umieć rozmawiać z innymi ludźmi i współpracować z nimi. Na przykład praca w
z modelami w atelier, którzy pozują, trzeba ich przyzwyczaić do obiektywu, trzeba znaleźć się w jego sytuacji i zrozumieć. Powinien pomóc takiemu modelowi, aby czuł się swobodnie. Zazwyczaj fotografuje się ludzi, więc tutaj komunikacja z ludźmi jest istotną sprawą. Tak samo praca w laboratorium, gdzie trzeba być uprzejmym dla innych ludzi, współpracować z nimi, dogadywać się, wiedzieć, czego chcą, co chcą uzyskać jako odbiorca zdjęć. Fotograf jest osobą, która powinna być też artystą, więc powinien mieć duszę artysty. Powinien umiejętnie patrzeć na obraz, widzieć go z różnych perspektyw. Jeżeli patrzymy przez obiektyw, powinniśmy mieć w wyobraźni zdjęcie, które zaraz zrobimy. Nie obraz, który widzimy patrząc normalnie, tylko to, jak będzie wyglądało zdjęcie później, bo to jest efektem naszej pracy. Dobry fotograf powinien być osobą posiadającą takie atrybuty jak zmysł plastyczny, poczucie piękna, pracowitość, cierpliwość. Powinien także posiadać dobrze przygotowanie warsztatowe, wsparte odpowiednią praktyką. No i oczywiście powinien pracować przy użyciu profesjonalnego sprzętu fotograficznego. Jak sprostać oczekiwaniom pracodawców? Jakie cechy osobowe pomagają w pracy fotografa? Fotograf powinien wyróżniać się dosyć specyficznymi cechami. Powinien posiadać specyficzne cechy, takie jak wyczucie kompozycji, gdyż zdjęcie jest zapisanym obrazem, tam znajdują się rzeczy, które muszą się dobrze komponować ze sobą. Zdjęcie nie może się kłócić, nie może nic na nim przeszkadzać i sprawiać przyjemność oglądającemu. Powinien mieć dużą wyobraźnię i być pomysłową osobą, która będzie w stanie wymyśleć ciekawe tematy, aby zainteresować oglądającego, aby wciągnąć go i zaciekawić swoimi pomysłami. Powinien mieć dobry wzrok, dlatego że to jest bardzo potrzebne przy robieniu dobrych zdjęć. W większości z nas zawód fotografa kojarzy się z małymi salonami fotograficznymi, gdzie wchodzimy, kiedy musimy sobie zrobić zdjęcie. Ale niektórzy nie wiedzą, że zawód fotografa daje mnóstwo przeróżnych możliwości, począwszy od fotografii reklamowej, po fotografię mody, przyrody i wiele, wiele różnych innych dziedzin. Najczęściej spotykamy fotografie we własnym domu, czyli albumach, gdzie mamy zdjęcia z imprez rodzinnych, z ślubów, chrzcin. Widzimy także fotografię reportażową w gazetach, widzimy zdjęcia mody, z pokazów mody. Można także spotkać zdjęcia tak specyficzne jak zdjęcia robione dla policji, które służą do dokumentacji. W takiej dziedzinie zawodu, jaką jest na przykład fotografia reporterska, potrzebny jest refleks, spostrzegawczość, gdyż tematy, które mogą być ciekawe, są wokół nas, trzeba je tylko zauważyć i dobrze sfotografować. Gdzie można znaleźć pracę? Gdy posiadamy odpowiednią wiedzę, możemy znaleźć pracę w różnego rodzaju instytucjach. Przede wszystkim w usługowych zakładach fotograficznych, ale też w firmach reklamowych, zajmujących się promocją towarów i usług, redakcjach czasopism i muzeach. Po skończeniu szkoły fotograficznej na przyszłego fotografa czeka bardzo ciekawa ścieżka kariery zawodowej. Począwszy od pracy w laboratorium fotograficznym, poprzez pracę w atelier, na własnym studio fotograficznym skończywszy. Miejsce pracy nie zmienia jednak faktu, że jest to profesja inspirująca, pozwalająca odkryć własne możliwości. Zawód fotografa nie jest zawodem lekkim, łatwym i przyjemnym. Wiąże się on niejednokrotnie z ciężką pracą. W laboratorium fotograficznym muszę rozrabiać chemię, czyścić maszyny. Jest to praca wielogodzinna, także wymaga ode mnie sporego poświęcenia. Natomiast praca w zaciszu domowym lub wychodząc z aparatem, jestem w stanie odpocząć, cały czas pracując, fotografując. Nadal robię to, co lubię, czyli fotografuję.
to dzięki Pawłowi mogliśmy się przenieść w świat fotografii. Byliśmy w profesjonalnym zakładzie fotograficznym, a także podglądaliśmy Pawła przy jego pracy, za co mu serdecznie dziękujemy. Dziękuję Ci. Dziękuję. Wykonano na zlecenie Komendy Głównej OHP dla potrzeb mobilnych centrów informacji zawodowej.